9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Start czasowy, moi drodzy. Jeżeli ktoś będzie chciał walczyć o pierwsze miejsce, no to musi później się liczyć z tym, że sekunda może to ratować od a jeżeli będzie miał przykładowo 7, inny zawodnik 7, a będzie miał gorszy czas, będzie musiał zrobić dodatkowo okrążenie. Także jeżeli ktoś nie walczy, moi drodzy... Wjechałem dwa razy do schroniska. Trasa jak? Trudna? Trudna. Dwa razy wjechałem, udało mi się do schroniska. Trasa jaka? Bardzo trudna, pod górkę jest. Dużo kamieni, dużo skał? No, dużo. A konkurencja jak oceniasz? Które będzie miejsce? Może uda mi się na podium być. Który teraz raz wjeżdżasz? Teraz będzie trzeci. Trzeci raz. No to powodzenia ci życzymy. Dziękuję. Witamy bardzo serdecznie pod Kopą Biskupią na 11. wielokrotnym wjeździe na Kopę Biskupią i jednym z trudniejszych tego typu wyścigów w Polsce. Witamy serdecznie pana Czesława Rajcha, prezesa Opolskiego Związku Kolarskiego. Dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, taka niespodzianka, bo obowiązki służbowe, no czas taki zasypany w tej chwili, a udało się, że pan prezes się pojawił i nie tylko się pojawił jako VIP pod krawatem, tylko przeciwnie, jako zawodnik. Jak prezes ocenia, jako zawodowy kolarz, jak ocenia trasę? Właśnie, przyjechałem z miłą chęcią na tą imprezę, bo naprawdę piękna impreza i już na samym początku od razu zapraszam wszystkich na następny rok, bo piękna impreza, nawet to co widzimy, jestem w stroju. Tak, podjąłem się tej wspaniałej walki właśnie głównie dla dzieci i młodzieży, dla programu rozwoju kolarstwa, dla szkół kolarskich, że nawet my starsi też możemy siąść na rowerek i po prostu pokazać dzieci i młodzieży, że warto w tym programie uczestniczyć i też możemy pokazać, że starsi dajemy radę. Mogę powiedzieć, że naprawdę coś wspaniałego, trasa naprawdę ciężka. Jeżeli powiem coś na temat porównania do kolarstwa szosowego, bo jako były kolarz szosowy, no to powiem, że jest to potężna różnica i wielki naprawdę szacunek dla kolarzy MTB. Już nie będę rozdzielał MTB na XCO i inne podobne downhille, ale to jest wielki szacun, bo jest to ciężka, naprawdę skomplikowana i technika, klasa, to jest po prostu wyczyn. Spróbowałem dzisiaj, podjąłem się ryzyka nie tylko raz, ale zdobyłem nawet 3 razy kopę. Także podziwiam i szacun, nie jest to łatwe, nie jest to proste. Na rowerze szosowym, jakby przyszło nawet takie sztywne podjazdy, jest to inna technika, teoretycznie dla mnie jest lżej, ale odwrotnie, jeżeli zrobimy dla MTB-owców, że tak powiem w skrócie, to może być odwrotnie. Dlatego wielki szacun, te zjazdy po tych kamieniach, próbowałem, naprawdę wielka sztuka. Podpowiem, że na przykład już taki zawodnik z Wiktorii Głuchładzy, jak jechałem ten karkołomny zjazd po tych kamieniach, nawet wyprzedził mnie i to tak zdecydowanie, że tylko wielki szacun, powiedziałem, że dzieci, młodzież mają to w sobie i potrafią naprawdę opanować to MTB. To jest wielka sztuka i podziwiam właśnie to wspaniałe walkę i chęć zdobywania walki, techniki. To jest coś pięknego. No właśnie, wspomniał pan prezes o dzieciach i młodzieży. Wiemy, że od 5 lat działa Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa i Opolszczyzna w tym momencie dość mocno wskakuje w tabelę, bo dzieciaki osiągają już nawet ta dziesiątka krajowa, także była taka wzruszająca scena, wjeżdżał pan prezes z żakami ze szkółki. Jak sobie chłopcy radzą na tej trasie? Coś podpowiadali może? Właśnie to, co mówiłem na początku, jest coś pięknego. Wystartowałem razem z dziećmi, młodzieżą, z tymi rzeczkami.
No, fantastycznie, oni sobie radzą, podjazd, non stop podjazd. Ja byłem w szoku i zaskoczony miło, że oni sobie tak dają radę. Ja miałem troszeczkę problemu, a oni lepiej sobie dawali niż ja. Dlatego tutaj chciałbym podkreślić, że program rozwoju kolarstwa jest to naprawdę fantastyczny program od 4 do 8 klasy i się cieszmy tym. Właśnie tu stoję obok mnie, chodź, zapraszam cię do mnie. Właśnie warto pokazać piękne stroje, nowe piękne stroje. O tym, co chcę dalej powiedzieć, wspaniałe stroje mamy, który mamy sponsora głównego, który nas sponsoruje, Urząd Marszałkowski, pan marszałek Andrzej Buła, i cieszmy się. Proszę, takie wspaniałe stroje mamy, które zawodnicy otrzymają, profesjonalne, dopasowane, wszystko mają. Także cieszmy się tym wszystkim, że program się rozwija i naprawdę powtarzam drugi raz, że dzięki właśnie Urzędu Marszałkowskiego i marszałkowi możemy mieć właśnie taką dumę jak kluby MTB, kluby szosowe i te programy, że nauczyciele wspaniale prowadzą. Tak jak na przykład Wiktorii Głuchołazy. Tu mamy zawodnika z Wiktorii Głuchołazy. Kto cię prowadzi? Powiedz. Trener Grzegorz Ptak. Właśnie, pan Grzegorz Ptak. Znamy, jak klub się nazywa? Wiktoria. Z ciekawości, ile razy dzisiaj wjechałeś? 6 na razie. Czy państwo słyszycie, uwierzycie w to? Młody chłopak, 6 razy wjechał. Na razie jeszcze, tak? Na razie. Jeszcze będziesz próbował? Tak. No, no proszę, czy wierzycie w to państwo? No i cóż mogę powiedzieć jeszcze, tak naprawdę cieszymy się tak niezmiernie i zapraszamy na następną imprezę, którą mamy 31. Mistrzostwa Województwa Polskiego właśnie w MTB. I to mamy Mistrzostwo Województwa Polskiego w kategoriach młodzik, junior, a tak samo również Mistrzostwa Polszczyzny mamy w szkółkach kolarskich. Zapraszamy wszystkich miło i serdecznie. Mało, 1 września mamy maraton, który jest udostępniony również dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Zapraszamy również. Do tego zapraszamy we wrześniu, również 8 września mamy dużą, piękną, fantastyczną imprezę. Wyścig szosowy Puchar Polski w kryterium ulicznym w Prudniku. Również zapraszamy szkółki i zawodników, a nie tylko, nie koniec, bo we wrześniu dalej nam się dzieje. Mamy 22 w Wizbicku następną imprezę. Również zapraszamy serdecznie. Po prostu wszystko dzięki trenerom, aktywności wielu osób, którzy organizują nam wspaniałe imprezy, wszystkim zaangażowanym klubom, trenerom i instruktorom tych szkółek rozwija się znowu ponownie brnie to kolarstwo do góry. Także zachęcamy wszystkich z powrotem siąść na rower i bawmy się, tak jak ja dzisiaj się bawię, właśnie wielokrotny wjazd na kopę. Cześć, witam wszystkich na kolejnym wjeździe na Kopę Biskupią. Zapisana frekwencja, mamy około 50 zawodników. Między innymi musimy się pochwalić, mamy prezesa OZKOL-u pana Czesława Rajka, który wjeżdża bodajże trzeci raz do wieży, na samą górę. Jest fajnie, jesteśmy na polanie pod Kopą Biskupią, jest cieplutko, w kotle gotuje, szykuje się grochóweczka, przepyszna jak zawsze dla wszystkich uczestników, jak również dla turystów, którzy odwiedzają naszą Kopę Biskupią. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia za rok. Bardzo się cieszymy, że my jako Gmina Głuchołazy możemy wspierać rozwój kolarstwa górskiego, tego specjalistycznego, które jest naprawdę bardzo, bardzo wymaga dużo, dużych umiejętności, no i dużo siły od zawodników.
cieszymy się, że tutaj na terenie naszych Głuchołaz rozwijają się właśnie takie grupy kolarskie, bo ta młodzież ma swoje zajęcie. Bardzo dziękujemy za organizatorom, bardzo dziękujemy wychowawcom ich za to, że odciągają tą młodzież od komputera, od jakichś takich niepotrzebnych zabaw i pokazują im, w jaki sposób można fantastycznie spędzić czas. Góra Dobrego, góra Kopa Biskupia to dwie magiczne góry. No, na Opolszczyźnie nie ma innych tak wspaniałych miejsc. I ten teren jest szczególnie przedysponowany do tego, żeby rozwijać właśnie takie zainteresowania. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że tutaj to właśnie ma się rozwijać. Miejsce trzecie, Szymon Pydych, GLKK Wiktoria Głuchołazy. Wiemy, że Szymonka nie ma, pojechał już z tatą. Miejsce drugie, Sojka Antoni, 4 gwiazdy. Miejsce drugie, Sojka Antoni, 4 gwiazdy, GLKK Wiktoria, zapraszamy Antoś. I zapraszamy zwycięzcę w kategorii dzieci młodszych, 2,9 i młodsi. Gmyrek Patryk, 5 gwiazdów, Antoś, zostajesz na środku jeszcze. 5 gwiazdów, Patryk Gmyrek. Widzimy, to taka ciekawostka, w nowym stroju od marszałka Andrzeja Buły. Marszałek kupił stroje dla dzieciaków, kolarzy. I stajemy, chłopcy, z gośćmi tutaj, naszymi organizatorami. Także fotka, patrzymy tam na panią, nie na mnie. Ja tylko czytam wyniki. Taka moja rola tylko. I moi drodzy, kolejna kategoria wiekowa. Odkładamy karteczkę, żeby już poszło, bo się robi ciemno. Żacy 28, 27. To są kategorie łączone, chłopcy i dziewczęta. I już w tym momencie czytam miejsce trzecie. Kamil Matlach, 5 gwiazdów. Czas 43:20. I tutaj zdecydował czas. Filip Swend miał też 5 gwiazdów. Natomiast różnica była 7 minut i 7 sekund. Więc Kamil miał lepszy czas. Miejsce drugie. Piotr Skokun, 7 gwiazdów do schroniska. Piotr widzimy też w pięknym nowym stroju. Województwa Opolskiego, to jest młody reprezentant opolszczyzny w MTB, także rośnie. Być może zobacz na tych starszych kolegów, być może kiedyś zajmiesz ich miejsce. I miejsce pierwsze, zwycięzca w kategorii żaków, najlepszy w tej kategorii, 8 gwiazdów, Bartosz Copija. Także widzimy w stroju reprezentanta opolszczyzny. I chwilka tutaj na fotki. I zapraszamy kategorię młodzików. W kategorii młodzików. Miejsce trzecie i 8 okrążeń zdobywa Wojciech Puzio. Wojciech Puzio na co dzień mieszka w okolicy Prudnika, w Piorunkowicach, a trenuje w Wiktorii Głuchołazy. Miejsce drugie, 9 okrążeń z czasem 32:58 i tutaj czas zdecydował Ćwiczak Adrian. I wygrywa w tej kategorii z 9 okrążeniami, ale czasem lepszym o 6, blisko 7 minut, Arkadiusz Zarynkiewicz. To są najlepsi zawodnicy w kategorii młodzików. Zapraszamy do zdjęcia. Kategoria junior młodszy, czyli rocznik 2-4-2-3. Miejsce trzecie, Kamil Hulbuj, 8 gwiazdów. Tutaj zdecydował też czas. Miejsce czwarte to jest gruziński Rafał, też 8 gwiazdów, natomiast brakło minuty. Kamil Hulbuj, trzecie miejsce. Miejsce drugie, Michał Zapała, 10 gwiazdów. I miejsce pierwsze, zwycięzca w kategorii juniorów młodszych, reprezentant Opolszczyzny na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Karol Lisowski, 12 gwiazdów. Karol niecały miesiąc temu był w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zdobył 15 miejsce w Polsce, także to jest zawodnik 15 w Polsce, także jest się czym pochwalić, moi drodzy. Mamy za sobą kategorie młodzieżowe, w tym momencie kategoria dorosła. W kategorii dorosłej do szczytu, czyli trasa bardzo trudna. Była jedna zawodniczka,
I to jest trepka Marlena. Marek, zmiana. Tak, tutaj mamy jedną zawodniczkę. Do szczytu, tak. Pani Marlena miała jeszcze trudne zadanie, bo nie miała z kim walczyć. To zawsze trochę gorzej. Schronisko kobiety. 11 okrążeń. Klaudia Walczak. Też pierwsze miejsce. Kobiet w tym roku było mniej. To są zawody interwałowe, bardzo ciężkie, bardzo trudne. Także nie dziwię się, że przyjeżdżają tylko ci najtwardsi i wytrzymują ci najtwardsi. Także zapraszamy pani Klaudio do zdjęcia pięknego. I venga conmigo! Vamos al viaje para buscar los sonidos mayores! I uwaga, lecimy. Dorośli schronisko. Mężczyźni głównie, tak? Tak, dorośli schronisko. Miejsce trzecie. Pyrzyk Robert, 9 gwiazdów. Zapraszamy Roberta na środek. Dobra. Pochyta się lej. Miejsce drugie. Grzegorz Piwowarczyk, 12 gwiazdów. Do schroniska. Uwaga, zwycięzca tej kategorii powrócił na podium, wielokrotny zwycięzca, przyjechał do nas z miejscowości Kozy, pan Wiesław Łysy. Zapraszamy serdecznie, to jest jego trasa, w tym momencie pokazał, że to jest jego trasa. Moi drodzy, ja zaintonuję taką piosenkę, nie będzie to długo, dwie zwrotki tylko, moi drodzy, bo pan Wiesław ma dzisiaj urodziny. 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam, jeszcze raz, niech żyje nam. Wszystkiego najlepszego panie Wiesławie i zapraszamy na nasze imprezy. W przyszłym tygodniu Gold Hill Maraton, można się pościgać po Górze Chrobrego, także bardzo fajna impreza, zapraszamy w niedzielę na maraton do Zdroju. Moi drodzy, dziękujemy mężczyznom do schroniska i będzie ta najtrudniejsza kategoria mężczyzn do szczytu. I w kategorii do szczytu. Miejsce trzecie, Macukiewicz Michał, OKR Krapkowice, 10 gwiazdów. Zapraszamy. Opole, tak? Rzeczywiście OKR Opole, słuchajcie, to OKR, bo tutaj Krapkowice nam ostatnio dość mocno pomogły przy ścieżkach rowerowych i tak nam zostali w głowie, także Opole, miejsce trzecie, lecimy miejsce drugie. No tutaj, moi drodzy, miał troszkę problemu, zapraszamy, jeszcze zostajemy, Michał, zostajemy. Miał trochę defektów z rowerem, trochę był wściekły, dzisiaj ostatecznie drugi, bo czas był gorszy o minutę. Jamrus, Robert, KTK Ktukol Głuchołazy, 12 gwiazdów. Przypomnijmy, Robert miał 14 pewnego czasu. I zwycięzca w kategorii do szczytu z czasem 34 minuty i 19 setnych. Kamil Smolski, 12 gwiazdów. Teamu niestety nie mam podanego, także Kamil Smolski, zapraszamy, zwycięzca w tej kategorii. Wskakuje, słuchajcie. Ale nalej im coś do kubka. Pani Kasia Czacka. Tam można kolegom coś do kubka wrzucić. Albo nalać. Kto ma ochotę na zdjęcie, bo później to zdjęcie będzie krążyło gdzieś tam w sieci. Słuchajcie, warto skorzystać, zabłysnąć. Kto ma ochotę, chodźcie. Niezależnie od miejsca można dołączyć, słuchajcie, bo to później zdjęcie trafi gdzieś tam do prasy, do telewizji, do... No, szybko ustawiamy się, kto startował, to słuchajcie, damy do zdjęcia szybciutko. O, młodzieży się to usta! Znowu! Zaczynamy już do pani Kasi, damy do kamery.